Czy Mazda 2 rdzewieje? Czy często się psuje? Gdzie sprawdzi się najlepiej? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć sobie w dzisiejszym filmie. Witajcie na kanale Motoholizm. Z tej strony Jarek. Zaczynamy. Dzięki uprzejmości Eli, właścicielki tej Mazdy 2 z roku 2010, możemy sprawdzić, jak w polskich warunkach spisuje się ten japoński maluch. Zaczniemy standardowo od krótkiej podróży w przeszłość. Poprzedniczką Mazdy 2 był produkowany od 1996 roku model Demio. Wykorzystując trochę dalekowschodnią modę na mikrowany typu Suzuki Wagon R+, Japończycy próbowali zawojować stary kontynent dwiema generacjami tego auta. Druga z nich weszła do produkcji w 2002 roku już jako Mazda 2, po zmianie nazewnictwa wszystkich modeli marki. Chociaż nazwa Demio była nadal używana na niektórych rynkach. Europejscy klienci okazali się jednak dosyć konserwatywni i producent postanowił pójść sprawdzonym szlakiem, to znaczy odejść od idei mikrowana i zbudować na bazie Forda Fiesty dosyć klasycznego hatchbacka. Kolejna generacja dwójki powstała według takiego właśnie przepisu i w swej nowej formie wyjechała na drogi w 2007 roku. Zmiana udała się na tyle dobrze, że rok później jurorzy konkursu na Światowy Samochód Roku przyznali Mazdzie 2 zwycięstwo. Auto, którym się dzisiaj zajmiemy, pojawiło się w salonach sprzedaży 3 lata później, przechodząc wcześniej delikatny wizualny lifting. 2014 to z kolei rok premiery następnej wersji, która produkowana jest do dziś. Pod koniec roku 2021 na rynek trafiła również wersja hybrydowa, oferowana jednocześnie ze spalinową. Do złudzenia przypomina ona konkurentkę spod znaku Toyoty. Co ciekawe, napęd do tego auta produkowany jest w polskiej fabryce w Wałbrzychu. Powiedzmy sobie otwarcie, to jest Toyota Yaris z przyklejonymi znaczkami Mazdy. A stało się tak, bo Mazda potrzebowała po prostu w ofercie takiego samochodu z powodów wizerunkowo-ekologiczno-emisyjno-podatkowych. Mazda 2, w przeciwieństwie do swoich konkurentów z segmentu B, nie jest zbyt często spotykana na naszych drogach. Ale trzeba przyznać, że po nieudanym eksperymencie z modelem Demio, Japończycy stworzyli bardzo zgrabnie wyglądające auto. Nie sprawdzałem, kto je projektował, ani jaka filozofia temu projektowi przyświecała, ale zdaje się, że motywem przewodnim uczyniono tutaj łezkę. Co dojrzalsi widzowie pamiętają zapewne, że na przełomie lat 80. i 90. to było często spotykane określenie. Mówiło się tak na kanciaste auta albo ich detale, które po przejściu liftingu zbliżały się wyglądem do mody na owalne kształty. Mazda 2 jest jedną wielką łezką. Przednie lampy, kształt wlotu powietrza, lampy tylne, światła przeciwmgielne, klamki, wszystko jest łezkowate. A propos klamek, te zewnętrzne zwróciły moją uwagę z powodu swojej smukłości i długości, jakby były zapożyczone z większego samochodu. Są za to wygodne przy otwieraniu i z odległości nie narzucają się swoim wyglądem. Boczna linia nadwozia jest, jakżeby inaczej, dynamiczna. Unosi się w kierunku tyłu przy udziale dwóch przetłoczeń na dole i na górze drzwi. Do całości świetnie pasują 15-calowe oryginalne felgi. Nie są zbyt duże ani za małe, dobrze wyglądają w nadkolach i mają praktyczny na co dzień rozmiar. Na pierwszy rzut oka wnętrze małej Mazdy jest całkiem przestronne. I co ciekawe, to wrażenie nie mija także po zajęciu miejsca za kierownicą. Myślę, że nawet ktoś o wzroście 1,90 m mógłby bez większych problemów poprowadzić to auto. Miejsce z tyłu za kierowcą będzie wtedy symboliczne, ale wysoka pozycja siedząca wynagradza niewielką ilość przestrzeni na nogi. Oczywiście większość przycisków, pokręteł i liczników jest niewielkich rozmiarów, jak to w aucie miejskim. Po wejściu do środka z dużego auta miałem wrażenie zmniejszenia się wszystkiego o dobre 30%. Najlepszym przykładem jest tu dźwignia zmiany biegów. Ewidentnie zaprojektowana do drobnych dłoni, w mojej garści ginęła zupełnie, więc wolałem zmieniać biegi palcami. Normalnych rozmiarów jest za to kierownica, wygodna do kręcenia i ze skórzanym uszyciem całkiem dobrze wyglądająca. Bardzo fajne są zegary, małe, podobnie jak na przykład w Seicento, ale fajnie zaprojektowane
kolorowe, trochę przypominające stylem Honda Accord, którą jeździłem parę miesięcy temu. Niestety, plastiki są twarde i chropowate. Na środku konsoli pojawił się wręcz element rodem z aut przedpremierowych. Widzieliście kiedyś takie auto? Domyślam się, że większość z Was nie. Otóż takie samochody, tworzone z myślą o przedprodukcyjnych testach, m.in. zderzeniowych, które są wymagane do uzyskania homologacji, posiadają na przykład deski rozdzielcze takie jak w późniejszych handlowych egzemplarzach, ale często wykonane z bardzo tanich, żeby nie powiedzieć przypadkowych materiałów. I kiedy dotykałem środka deski Mazdy 2, to wracało mi wspomnienie takich przedprodukcyjnych serii. Trochę to dziwi, bo Mazda nigdy nie należała do najtańszych małych aut. Pewnym wspomnieniem po koncepcie mikrowana jest wolna przestrzeń między dźwignią zmiany biegów a hamulcem ręcznym. Wątpię, żeby ktoś wykorzystywał to do przechodzenia na sąsiedni fotel, ale myślę, że może to być niezłe miejsce na przykład na damską torebkę. Poza drobnymi minusami, środek Mazdy 2 oceniam bardzo pozytywnie. Zwłaszcza, że jak na małe auto jest ona nieźle wyposażona. 4 elektryczne szyby, elektryczne lusterka, poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, stabilizacja jazdy DSC, sterowane z kierownicy radio, a nawet podgrzewane fotele. Zabawnym archaizmem na tle tego całego zestawu jest suwakowa regulacja obiegu zamkniętego. Bardzo dawno nie widziałem takiego instrumentu. Do kompletu mamy tu również regulowane zapadkami nawiewy, które niezmiennie kojarzą mi się z Fiatem 125. Mazda Eli została wyposażona w jednostkę o pojemności 1.3 i mocy 75 koni. W tej pojemności występują jeszcze warianty 84 i 86 koni. Większy silnik 1.5 ma moc 102 lub 103 koni. Poza tym możemy poszukać także turbodiesli o pojemnościach 1.4 lub 1.6. Nawet najsłabszy benzyniak wydaje się odpowiedni do napędu tego auta, które waży zaledwie 950 kg. Spalanie nie zaskakuje. W mieście może dojść do 7 litrów, na trasie z kolei spaść nawet poniżej 5. Średnia to jakieś 5,5-6 litrów. Skrzynia biegów nie sprawia żadnych problemów. Biegi zmienia się lekko, można uznać, że przełożenia wybiera się wystarczająco precyzyjnie. Z racji charakterystyki silnika, mała Mazda lubi raczej wyższe obroty. Kiedy ruszamy, do akcji wkracza niewielki silnik. Chociaż nie wiem, czy słowo niewielki w obecnych czasach, kiedy do znacznie większych aut ładowane są turbodoładowane litrówki, jest właściwym określeniem. W każdym razie motor 1.3 jest cichy i pracuje bardzo gładko, ale żeby wydobyć z niego jakąś dynamikę, trzeba zaprosić go w wyższe rejestry obrotów. Wspomaganie kierownicy jest mało bezpośrednie. Działa z pewnym buforem. Skręcasz kierownicą, a dopiero po chwili koła zaczynają podążać za Twoim zamiarem. Można się do tego przyzwyczaić, ale z pewnością nie jest to propozycja na tor czy do amatorskich rajdów. Za to w mieście docenimy łatwość, z jaką można kręcić kołami nawet w miejscu. I właśnie miasto wydaje się być naturalnym środowiskiem tego auta. Nie miałem okazji pojeździć nim po autostradzie, ale domyślam się, że niewielka waga w połączeniu z dosyć dużą powierzchnią boczną mogą stwarzać pewien dyskomfort w czasie jazdy, kiedy wyłonimy się zza tira i oberwiemy strugą powietrza. Agresywne wyprzedzanie również nie należy w naturze dwójki. Za to parkowanie będzie z pewnością przyjemnym doświadczeniem. Mimo bardzo niewielkich szyb tylnych, które dodatkowo zwężają się ku tyłowi, widoczność na boki i do tyłu jest bardzo dobra. Żaden słup czy znak drogowy przy parkowaniu raczej nas nie zaskoczą. A i wysiadanie na ciasno zastawionym parkingu dzięki wysoko umiejscowionemu fotelowi będzie dużo sprawniejsze i nie będzie wymagało szerokiego otwarcia drzwi. Być może najważniejszą wiadomością dotyczącą tej Mazdy będzie informacja o stanie blacharki. Dwójki nie mają przesadnie grubej powłoki lakierniczej, ale o dziwo, nie notują również większych problemów z korozją. A jeśli w ogóle, to punktowe i nie zbliżające się nawet skalą problemów do większych modeli, w tym niesławnej szóstki. W rozrządzie zastosowano łańcuch, co z pewnością ucieszy wielu potencjalnych nabywców. Z usterek, które można uznać za typowe, znalazłem jedynie informacje o awariach łożysk piast-kół, a także problemach z zamykaniem pokrywy wlewu paliwa, czy zamarzaniem elektrycznego zamka klapy bagażnika. Dobre opinie mają jedynie silniki benzynowe. Diesel 1.6 MZCD jest uznawany za kłopotliwy i awaryjny. Ewentualne oszczędności na paliwie wydamy na psujące się świece żarowe czy wtryskiwacze. Problemem mogą być ceny części zamiennych. Na szczęście w przypadku benzyniaków mała dostępność tanich zamienników nie będzie nas często martwić. Przechodzimy do ocen.
Zgrabne, proporcjonalne nadwozie z dużą ilością łyskowatych owali. W moim ulubionym czarnym kolorze i na tych felgach z pewnością może się podobać. Całkiem przestronne i wygodne, dosyć funkcjonalne i w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Małe wskaźniki i dźwigiem biegów nie są w moim rozmiarze, ale to nic dziwnego w klasie aut miejskich. Zestaw napędowy nie wyróżnia się niczym specjalnym, plus za łańcuch rozrządu i ogólnie niską awaryjność silnika. W przeciwieństwie do większych i bardziej luksusowych aut, tutaj cena zakupu powinna być najwyższym kosztem. Mazda 2 nie jest najtańszym autem miejskim, nawet wśród samochodów używanych, ale zadbany egzemplarz powinien posłużyć dłuższy czas bez problemów. Jeśli można mieć przyjemność ze sprawnego kręcenia się autem po zatłoczonym sklepowym parkingu, to z pewnością tu ją znajdziemy. Lekko pracująca kierownica i wysoka pozycja za nią bardzo w tym pomogą. W dłuższą drogę wybrałbym jednak zdecydowanie inne auto. Mazda 2 to samochód, który nieczęsto przychodzi na myśl przy wybieraniu czegoś z segmentu B. Możecie nawet zapomnieć, że w ogóle była produkowana. Większości z nas przyjdzie do głowy Yaris, Polo, Fiesta czy Corsa, ale ta japońska dwójka zaskakuje wieloma pozytywnymi cechami. Myślę, że jest warta co najmniej rozważenia przy przeglądaniu ogłoszeń. I to już wszystko na dziś. Jeśli macie ochotę na więcej, to zachęcam do użycia tego przycisku pod spodem. Wtedy nie przegapicie nowych odcinków. A już teraz zapraszam do kolejnych filmów, do których poprowadzą Was miniatury, które pojawiły się właśnie na ekranie. To o czym teraz?